kilka lat się ścigam, jeżdżę bardzo dużo, frajdy mi to sprawia i radości, dlatego no kolarstwo jest najlepsze. Szczególnie MTB, bo rzeczywiście wtedy możemy sobie jeździć spokojnie gdzieś tam po lasach. No akurat dla mnie to jest mega frajda. Znowu jesteśmy tutaj na jednej z waszych ulubionych tras. Ruszamy dzisiaj w Żarkach na trasę 69 km w przypadku dystansu pro. Ósmy w tym sezonie. Jeszcze mogę trochę popatrzeć o miejscu w generalkę. Skałki, zamki, piachy, korzenie, zjazdy, podjazdy. Można naprawdę sobie znaleźć coś dla siebie. Piąty numer 8, tutaj jest starczy. Mam nadzieję, że będzie bardzo gorący, bardzo głośny. 6, 5, 4, 3, 2, 1, jedziemy! Trasa bardzo szybka. Od początku uciekliśmy grupką może 8-9 osób. Bardzo fajnie. Super trasa, super organizacja. Na pewno tutaj wrócimy. Strategia zawsze jest i walczymy z kolegami w naszej kategorii, także zawsze trzymać koło i nie odpuszczać. Rekord póki co mamy 41 km, jeździ od trzeciego roku życia, czyli od zeszłego roku, teraz ma 4,5, wcześniej na biegówce, także pokonuje dystanse spore. Jesteśmy w Żarkach, wyścigiem, przy pięknej pogodzie, przy bardzo dużym zainteresowaniu naszych bywalców, którzy tu przyjeżdżali co roku. W tamtym roku no, nie można było, bo wiadomo z jakich powodów, a w tym roku znowu jest wyścig w Żarkach. Jesteśmy takim dobrym miejscem na Jurze, mamy dobrą miejscówkę, że możemy w każdą stronę jechać i organizować wyścigi z sąsiadami. Jura, po której dzisiaj się ścigaliśmy, według mnie jest fantastyczna do uprawiania kolarstwa górskiego. Są tutaj przepiękne trasy i w tym roku miałem okazję startować po raz pierwszy na długim dystansie w Żarkach. I żałuję, że wcześniej tego nie robiłem, ponieważ trasa była dużo bardziej malownicza i dużo więcej mogłem zobaczyć na tej dłuższej trasie niż w poprzednich latach na krótszej. Po rocznej przerwie wróciliśmy do Żarek, a Jura Krakowsko-Częstochowska to jest takie bardzo wdzięczne miejsce do jazdy na rowerze, nie tylko do ścigania, ale generalnie do takich rowerowych wypadów, więc nie przypadkiem to jest jedna z ulubionych lokalizacji naszych uczestników, co zresztą nam dzisiaj też potwierdzili, dojeżdżając tutaj do mety. Frekwencja dopisała, pogoda dopisała, w zasadzie wszystko się zgadzało tak, jak sobie to zaplanowaliśmy.